Witajcie wszyscy. To jest manifest mojego męża. Moja żona jest super, ja się z tym zgadzam. Słuchajcie, o mnie to ja wiele nie muszę mówić, bo nic ciekawego, takie wielkomiejskie, wygodne życie w zasobnym domu. No, przeżyłam swoje dramaty, wiadomo, od szkoły do szkoły, biblioteki. Rodziców straciłam, jak jeszcze nie do końca byłam gotowa do samodzielnego życia. Pochowałam swoją córkę w dzieciństwie, ale to były takie rzeczy wpisane w nasze życiorysy. Natomiast życiorysem mojego męża to można by obdzielić kilka osób. Jak zaczął raczkować, to już kombinował. No miał potem powody, bo od czwartego roku życia jest zupełnym sierotą. Nie chcę mówić o powodach, czy powiedzieć. Pijana matka powiesiła się na jego oczach. Więc to jest trauma, która go będzie do końca męczyła. Domy dziecka, ośrodki wychowawcze. Właściwie 58 lat życia kombinował, bił się, kradł, chlał albo siedział w więzieniu. Kiedy w którejś, przy jakiejś tam jednej z pierwszych naszych rozmów zobaczyłam u niego więzienny tatuaż na dłoni i zapytałam, ile siedziałeś? A ostatnio to 9. A wcześniej, no nie pamiętam, kto by to liczył, ale 17 by się nazbierało. Słuchajcie, dlaczego ja, panienka z tak zwanego dobrego domu, od niego nie uciekłam wtedy? Ja wtedy zaczęłam z nim chodzić na randki. Nie wiem, to było takie jakby wbrew mnie, ale nie czułam się zniewolona. Po prostu tak jakby jakiś tam kawałek w środku mnie był pusty i te spacery z nim go wypełniały. Ja przeżyłam moje życie daleko od jakiegokolwiek kościoła. To znaczy rodzina mnie ulokowała w katolickiej tradycji, ale tylko tradycji. Rezurekcja, Boże Ciało, pasterka, choinka, wigilia i to wszystko. Na początku studiów próbowałam się wkręcić w duszpasterstwo akademickie, ale jakoś tam się nie odnalazłam. Szybko się wycofałam, no i takim 50 lat mi minęło daleko od czegokolwiek. Później jedna nieprzemyślana decyzja, druga głupia decyzja. Później no, udowodniona wina urzędników. Zdarzyło się tak, że wylądowałam właśnie w Domu Nadziei u pastora Zygmunta. Słuchajcie, jak ja nie chciałam tam być, nocami ryczałam, we dnie uciekałam, na posiłki nie schodziłam, ja się czułam tak skrzywdzona i upokorzona, że chyba większej krzywdy mi nie mógł nikt zrobić. Ale był tam wtedy taki Adam. Niestety nie ma go już między nami, odszedł. On mi się pomógł oswoić z tym wszystkim. On mi pomógł to przetrwać. Adam zresztą był później świadkiem na naszym ślubie. Nasz drugi świadek tutaj gdzieś siedzi, Ela Gołębiewska, jeszcze jest z nami. Mąż mówi też, że właściwie wszystko jego powrót do względnej normalności zaczął się od rozmów z Adamem. Ale ja nadal nie zaglądałam na nabożeństwa, chodziłam z nim na kawkę, na lody, na ciacho. Fajnie nam się gadało. Kiedyś idziemy przez rynek, a on mi mówi, tu jest urząd stanu cywilnego i my tam pójdziemy. Ja mówię, nie wiesz przypadkiem po co? Nie wiesz przypadkiem po co? No bo przecież ja się z tobą ożenię. Ja mówię, człowieku, wybij sobie to z głowy. Jestem od 11 lat sama, żadne związki mi nie w głowie, a już na pewno nie z tobą. Później jakoś tak, ja chciałam wyciągnąć, bo miałam na koncie taki epizod, krótkie studenckie małżeństwo, chciałam wyciągnąć akt rozwodowy, bo już zapomniałam nawet, kiedy to było. On tam miał jakieś problemy z metryką, no i poszliśmy do tego Urzędu Stanu Cywilnego, żeby te sprawy załatwić. Słuchajcie, wyszliśmy z terminem ślubu. Jak to się stało, ja naprawdę nie wiem. Ja jeszcze po ślubie go pytałam, zresztą poszliśmy na wariata w czerwonych trampkach, ja w dżinsach, to taki był nasz ślub. Ja go jeszcze po ślubie pytałam wielokrotnie, dlaczego ja za ciebie w ogóle wyszłam? Jak to się stało, że tobie się to udało? On mówi, Ela, nie zawracaj sobie głowy, to góra zarządziła, a ty nie miałaś nic do gadania. No ale słuchajcie, i w końcu chodząc z nim na randki, dałam mu się zaprowadzić do jego kościoła. Wcześniej jeszcze, jak rozmawialiśmy w Domu Nadziei, znałam już jego przeszłość,
ale też bardzo szybko się zorientowałam, że ma konkretne, twarde zasady moralne. To mi się podobało. Myślisz sobie, facet z taką przeszłością, z takimi zasadami, tutaj się coś dzieje. No i wtedy poszliśmy pierwszy raz na nabożeństwo do niewiadomia. Pastor wtedy miał dość sporo do powiedzenia. Posłuchałam i tak jakoś mi się rozjaśniło w głowie i zrozumiałam, że Kościół w niewiadomiu to jest taka, mówiłam o tym już tam, taka arka, wiecie, w którą wszyscy płyną, załoga jest doskonała i to, że się wychodzi z domu nadziei, to nie powód, żeby z tej arki spaść. No, w dzień ślubu, to znaczy u mnie to było równiusieńkie pół roku, 17 maja przyszłam, 17 listopada wyszłam w dzień ślubu, no znaczy już wyszliśmy razem, wynajęliśmy mieszkanie, no i wtedy się okazało, że polski ustawodawca za samodzielne wyjście z bezdomności karze. I to dotkliwie, uwierzcie. Jak doświadczyliśmy tego wszystkiego, poszłam nawet do jednego z posłów powiedzieć mu, czy mają świadomość, jakie ustawy uchwalają. Więc ja mu tak mówiłam po kolei, a jemu tak szczęka opadała i mówi, naprawdę? I to był poseł, do Jastrzębia pojechałam i tam z nim rozmawiałam. No ale wracając do Staszka, pobraliśmy się, no jemu było ciężko, bo on calusieńkie życie pod opieką instytucji. Zawsze instytucja się nim zajmowała, instytucja go dyscyplinowała, instytucja mu załatwiała. Więc jak wyszliśmy, jego pierwsze samodzielne wizyty w urzędzie to były takie. Idziemy razem. To był naprawdę problem. Bardzo długo nie mógł się odnaleźć. Po kilku miesiącach dopiero usłyszałam, Ela, ja pójdę do pracy, znajdź mi. Zaczęło się grzebanie w internecie, bo wiedziałam, że to musi być samodzielny odcinek, bo on jest bardzo solidny, ale pod warunkiem, że mu się nikt nie plącze. No po chyba 3 miesiącach udało się tą pracę taką na jego miarę znaleźć. Jest zadowolony. I słuchajcie, z tego bandyty, kryminalisty, recydywy, zrobił się kochający, wspaniały mąż. Pracuje, jest głową rodziny. Ponieważ nasze dojazdy na niewiadom, na nabożeństwa są strasznie kłopotliwe, musieliśmy wstawać o 4, żeby o 11 być na niewiadomiu, do domu wracaliśmy koło 17, choć teoretycznie dzieliło nas tylko 15 kilometrów. No ale taki układ komunikacyjny, a nie inny. No i wtedy zapadła decyzja, Stasiu jak już pracuje, no to kupimy sobie smarcika jakiegoś używanego, taniego, żeby nam było no łatwiej, to już nie te lata, żeby wystawać zimą w deszczu na przystankach. No ale to były nasze plany, więc oczywiście nic z tego nie wyszło. Ale w zamian za to 3 tygodnie przed ślubem dostaliśmy klucze do własnego mieszkania. Alleluja. Mamy już mieszkanko, no w stanie tragicznym. No bo robiono może wszystko robimy jakim chałupniczym sposobem, własnymi siłami, bo nie stać nas na jakieś wyskoki. Ale już mamy. Grono rodzinne nam się powiększyło. Najpierw o psinkę, którą zabraliśmy z Myliny. Słuchajcie, jeszcze w życiu nie widziałam, żeby pies z obcymi ludźmi ze swojego domu tak szybko odchodził. On się nawet nie odwrócił. Wiedział, że mógł... Czuć go było nikotyną, alkoholem, tak śmierdział. Strasznie. Teraz niedawno jeszcze dokooptowaliśmy do rodziny taką stareńką, ponad 10-letnią sunię, maleńką, drobniusią, kochaną, która była stróżem na placu, na składowisku kruszywa. No, wzięliśmy ją do domu, jest z nami, też już odreagowała, już leży brzuchem do góry, domaga się pieszczot. No, tak ja mówię, no mąż pracuje, zmienił się niebywale. Moje życie też się zmieniło i tak jak mówiłam, to już w niewiadomiu, nie bójcie się, próbujcie sami. Próbujcie sami, ale trzymajcie się tego korzenia, jakim jest właśnie niewiadomska tratwa. Jak ja zobaczyłam, co się tam dzieje, to ja byłam pełna podziwu naprawdę dla pastora. Ja powiedziałam, ten facet czyni tu cuda, to jest niesamowite. Tyle ludzi, tak różnych ludzi, o takich różnych temperamentach, z tak różną przyszłością, niełatwą.
a jednak oni wszyscy tam są. Nie kłócą się, nie biją się. Tam się naprawdę dzieją cuda. No ja chciałem powtórzyć to, co żona powiedziała. Od dziecka byłem w instytucji, domy dziecka, poprawczak. No i później więzienie zaczęło się. 17 lat, pierwszy wyrok za pobicie. Później następne, no wracałem do więzienia jak bumerang. Parę miesięcy, fix, z powrotem. Już mi później tego więzienia to brakowało. Normalnie wychodziłem i już no, wariowałem. No. Szukałem gdzieś kogoś pobić, żeby okraść albo coś. No ale lata też mijały i już małolaci wypierali, bo ja w więzieniu grypsowałem, to tam jeszcze miałem jeszcze takie szanse, że tam przetrwać, nie? Ale już wiek i małolaci tamtego i już nie te zasady, co kiedyś i ja po prostu już się tego więzienia boję i nie, już powiedziałem dosyć, nie? No i proszę. Wiecie, a propos tak nasze fryzury, bo one na pewno zwracają uwagę, to ja musiałam z powodu choroby, a mąż powiedziała, co ty będziesz, sama się czuła łyso, też się ogolił. A co jeszcze chciałam, to nie jest tak, że to samo miodzio się u nas leje w domu. Nie, ścieramy się, kłócimy się o drobiazgi albo o nic, ale powód jest jeden, jedyny. Siedzą w nim jeszcze więzienne klimaty. Idzie ku dobremu, jest ich coraz mniej, ale to jeszcze wymaga naszej wspólnej pracy. To tyle. No, ja jeszcze chciałem dodać, że no, czuję, że jeszcze we mnie tam siedzi, nieraz się zapominam, nieraz przypominają mi się czasy takie, no zasady, twarde zasady, nie? Ale to przecież wolność jest, jakie zasady? No, żyjemy razem, nie? I ma być na luzie normalnie, nie? No. Tylko, że no jest ciężko teraz, chociaż te prace mam, no, że pracę, nie? I pracę mam taką, że po 24 godziny, bo to stróżuję, muszę odbijać, tam nic się nie zdziemne, bo są te punkty, muszę sygnał oddać co 2 godziny i te sygnały tego, no ale jestem zadowolony z pracy. Mam szefa dobrego i w porządku jest. Teraz umowę podpisałem znowu do czerwca. I nie narzekam. Z podwyżką, tak. No to wszystko dzięki Bogu się dzieje. No, to... no i dziękuję. No. Wszystko.